Chodź, 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 chodź. Witajcie, witajcie. Ostatnio żeście mówili, gruby różdubsko zza biurka. To ruszyłem. I dzisiaj nagramy coś o psach. Tak? Nagramy coś o psach? Wieje, muszę do gajemnika wejść, bo nie wiem, czy nie będzie dobrze słychać. Wcale nie będziemy nagrywać o psach. Będziemy nagrywać o gołębiach, ale z gołębnika. Idę do gołębnika a propos, bo mocno piździ, za przeproszeniem, i nie wiem, czy będzie mnie w ogóle słychać. Będę sapał, a jeszcze na dodatek będę na tym wietrze, także wejdziemy sobie do gołębnika młodych. No i co tu słychać u tych naszych szczurów? A słychać tyle, że prawdopodobnie kończymy. Prawdopodobnie, na 99% kończymy sezon gołębi młodych. Pogoda się psuje, jak widzicie, nasze młode to są młode, niezaciemniane, nieprzepierzone, nawet relatywnie dosyć późne były w tym roku te gołąbki. Po pierwsze ze względu na komplikacje z wkładkami, gdzie pierwszy lęk praktycznie odjechał, że tak to ładnie nazwę. Później w drugim lęgu poszły ptaki do Darka, do kędzierzyna. No i nam został taki trzeci, czwarty lęk. Później ratowałem się jeszcze takimi późnymi gołębiami. Ale niestety, wyszło to jak wyszło, już mówiłem na jednym filmie, że tych późnych, kurde, żeśmy stracili masę. Bez sensu totalnie. No także nie będziemy już nic kombinować. Te, co zostały, to fajnie leciały. Zaczęliśmy 199 na pierwszy lot, żeśmy włożyli dokładnie. W tej chwili mamy 176, powinno być po locie. Ale mamy ostatnio też olbrzymi problem i to myślę, że też pomaga w tej decyzji o zakończeniu już sezonu. Mamy olbrzymi problem z jastrzębiem. Ja na poprzednich filmach mówiłem, że gdzieś tam nam nawet wlazł jastrząb do gołębnika. A o ten płowy był ostatnio drugi na oddział z tego wymagającego lotu. Tego pokażemy. Syn Spicy, czyli matki Mystique i Iron Maiden. No i co? No i o czym mówiłem, bo się wybiłem z rytmu. O, tu wam nawet pokażę kolejny rozbitek. Zobaczcie. Jastrząb nam nie daje żyć. To akurat jest syn Panamery. No obróć się, kurczę, pokaż się. Taką masz klatę, dziurę, że niemal. Nie mam mu serce widać. Nie wiem, czy to widać dobrze w kamerze. I takich gołąbków jest więcej. No, bije nam niesamowicie ten jastrząb. Po prostu co wypuszczenie, każde wypuszczenie to atak. I w tym tygodniu też żeśmy chyba ze 4 już gołębie zgubili. Jeszcze jak jest taka nędzna pogoda, one umokną, to tym bardziej. Wiadomo, że są takie szczury, jak ja to mówię, które się pierzą cały czas i to nie są młode zaciemniane, więc no też one tą zwrotność mają słabszą, dużo szybciej to pióro namaka i dlatego pogoda jest nędzna na weekend, raczej ciężko będzie lot odbyć. No niby jakieś tam plany są na niedzielę, może poniedziałek. No wiadomo, że kurczę, tylko 3 loty żeśmy odbyli, bo pierwszy był przesunięty. Później odbyliśmy 3 planowo. No teraz ta pogoda, no fatalna, no ciężkie decyzje dla oddziału, dla lotowego. No co tu dużo mówić, no ja, nikt nie ma na to wpływu, jaka ta pogoda jest. Wiadomo, że nie mieliśmy 3 lotów jeszcze do A i do GMP, więc oddział będzie chciał się z tego wywiązać, będą chcieli jakoś tam zrobić. Natomiast no nawet jeśli ta pogoda za tydzień się zrobi, to po takiej pauzie, no bo wiadomo, no jeszcze jest szansa, że w tym tygodniu ten lot będzie, ale ta szansa jest minimalna. Wiadomo, że oddział nie ma co odwoływać już od razu. Tylko lepiej poczekać do ostatniej chwili z tym odwołaniem, bo odwołać można zawsze, a nóż widelec, gdzieś tam jakaś mikroszansa jest, że ta pogoda się polepszy i, no i będzie lepiej i się ten lot uda odbyć. Natomiast no ja, głównie ze względu na tego jastrzębia, ale też, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, nie nastawiałem się tam jakoś mocno na bicie tymi gołębiami młodymi, naprawdę bardzo z luzu. Tutaj zobaczycie też potarganego niebieskiego. Naprawdę z luzu sobie tymi młodymi leciałem. O, bardzo jestem zadowolony, jak one to poleciały, bo
No bo bardzo fajnie siadały te trzy loty, chociaż drugi był też w takiej zachmurzeniu, w ciężkiej pogodzie. No ale wydolność ponad chyba tam około 55% z tych trzech lotów bardzo ładnie siadały. Ostatnio pod wiatr na tym wymagającym locie też siadły ładnie, tam kilka gębi w dziesiątce. Nie będę mówił dokładnie ile, bo nie pamiętam. Listy są na stronie oddziału, więc można sobie zobaczyć. Także ja jestem bardzo zadowolony z tych gołąbków, z tego jak się przeleciały. W dodatku naprawdę uważam, że fajnie wyglądają teraz już, bo na początku nie były takie fajne, ale teraz fajnie. Są jakieś tam wnioski, jakieś przemyślenia po poprzednim roku, w związku z czym, po poprzednim roku i po tym roku, w związku z czym myślę, że jest fajnie i wystarczy im, a na roczne się odwdzięczą. Tak jak mówiłem, lotniki stare chcemy wszystkie w tym roku sprzedać, w związku z czym no, tych rocznych się przyda. Jest ich tam około 170, myślę, że jeszcze coś tam może dolecieć jakiegoś, więc no, 170, może trochę ponad 170 będzie, także zobaczymy. Wejdziemy teraz jeszcze do głębi dorosłych, pokazać jak to tam u nich wygląda w głębniku. W tej chwili jeszcze chowią młode. Myślę, że w przyszłym tygodniu ta młode już będą gotowe do zabrania. Tutaj jest światło, bo u młodych to ja nawet światła nie mam. Tutaj sobie zaświecimy. U samic, tak jak widzicie, jest pusto. Tutaj nic nie ma w głębniku samic, wszędzie jest pusto. I tak jest już od zakończenia sezonu głębi dorosłych, od ostatniego lotu. W lot otwarty, w razie jakby coś wróciło, nie ukrywam, że tam jest jedna sztuka, na którą mocno czekam, no pewnie się nie doczekam, no ale wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. No i tu są nasze stare lotniki, które w tej chwili wychowują młode. Mają też kolejne jaja już. Wychowają te młode, kończą już karmić. Jutro może te młode będziemy szczepić. Jak poszczepimy te młode, to będą tam za kilka dni gotowe do odbioru przez hodowców. No a te lotniki tak samo. Część tam, coś tam już jest zarezerwowane, jakieś pojedyncze sztuki. Część jeszcze jacyś hodowcy mają tam w weekend przyjeżdżać sobie oglądać. To co się nie sprzeda, pójdzie na Chiny. Jedynie gdzieś tam tli się tak trochę w głowie. Mam 12 roczniaków z tego roku 2023, czyli teraz były roczne. Tu jest na przykład dwójka. Druga najlepsza roczna na gołębniku, ale super, tam ma 8 konkursów w pierwszej setce ma. Bardzo ładnie leciała. A tutaj samiczka, taka niebieska, lekko pstrabia ulotka. O, gruba, ładna. Ten samiec też fajnie dosyć siadał. Może nie jakoś bardzo szpicowo, ale no, tak bardzo regularny był. I zwłaszcza z tych długich lotów, więc myślę, że będzie fajny gołąb. I tak delikatnie sobie myślę, czy tych 12 rocznych nie zostawić, czyli bym miał na przyszły rok 12 dwulatków i około 170 rocznych. I żeby mieć tak po prostu tą dziesiątkę pewną do typowania, do GMP, do Inter. No aczkolwiek zobaczę, no większe zainteresowanie widzę z tymi gołębiami dorosłymi. Wiadomo, że one mają więcej konkursów, lepsze te konkursy, więcej szpic za karierę, więc tutaj jest dużo większe zainteresowanie tymi gołębiami starymi typowo niż rocznymi. No w związku z tym się tak trochę zastanawiam, bo ja tam za darmo, czy tam za jakieś grosze ich nie oddam. A te dwulatki, 10 sztuk, te 12 jest, no wiadomo, coś może odpaść, kontuzja, jastrząb. Nie zostanie 10 i mamy wtedy super dziesiątkę do typowania, nie musimy się tym przejmować, a reszta roczniaków na falangę sobie leci, nie? Więc zobaczymy, jeszcze to przemyślę. Natomiast mówię, no jeśli będzie dobra oferta, to nie będę się zastanawiał i wszystko będzie sprzedane. No, ale gołąbki są fajne, zdrowe, ładnie młode wychowują, niczego im tutaj, kurczę, nie brakuje. No i myślę, że na pewno ktoś, kto nabędzie, to będzie miał pociechę z tego. Teraz jeszcze Poczta Polska wznawia wysyłki od poniedziałku, w związku z czym będzie to dużo bardziej ułatwione, bo wiadomo, niektórzy się tam zastanawiali, co z tą Pocztą Polską, jak z wysyłkami i tak dalej. Także no zobaczymy, tu jest na przykład też samiec wybitny, ten 2020 rok, ciemny Manu. Rok temu w B i C klasie, w drużynie. W tym roku bodajże w C klasie, w drużynie. Bardzo fajny samiec. Kupę konkursów w pierwszej setce oddziału. A trzy gołąbki dogrywam. Będą prawdopodobnie wystawione na portalu u Radka Pająka. Jeszcze to dogrywamy, ale będą to trzy gołębie, które u nas z Brukseli siadły w serii, w tej trójce. Ta samica z 19 roku, wnuczka Lagrange'a, ma chyba około 40 konkursów, ale wszystkie długie, 500, 700, 900,
i Brukselę w konkursie i to fajnie siadała już od rocznej maratony w konkursach. Kolejny gołąb, który będzie tam u Radka prawdopodobnie wystawiony, to jest ten mazany samiec. Jako trzeci domknął serię do Brukseli. 2021 rok, ze strony matki to nasza linia tej 981 starej bazowej samicy. A ojciec oryginał od Van den Hide. Super gołębie, twarde, wytrzymałe, uparte. I ostatnia samiczka, która prawdopodobnie będzie u Radka, to jest wnuczka naszego Houbena 262. Ona w karierze bodajże, nie jestem tam 100% pewien, ale wydaje mi się, że ma około 50 konkursów. Siedzi też już na kolejnych jajach. To jest nasza samica 10053. W tym roku miała chyba 12 albo 13, w zeszłym roku 12. I rok temu była pierwsza z Emden u nas w oddziale, w tym roku była pierwsza z Brukseli. O, też tych maratońskich lotów, długich lotów ma nacykane ładnie. Chodź, pokaż się, bo ty jesteś babcia fajna. Chodź. 2019 rok. O, super samica. Myślę, że ktoś będzie miał pociechę, jak wylicytuje. No i tyle. Co tu o lutnikach dłużej mówić. Działamy. Jako, że Poczta Polska... O, a tutaj mamy jeszcze u lotników. Jest teraz w tej chwili jesień życia przeżywa Donkere 15, już nie płodzący. Co prawda, od zeszłego roku, ale jeszcze jest u nas i będzie do śmierci. Jego partnerka ostatnia, 981, to stara babka, że tak powiem, szefowa wszystkich szefów tego gołębnika. No, podstawowa samica rozpłodowa mocno. Niby w pięknej formie, ale no, taka już jest zatłuszczona już kilka lat. 2021 ostatnie młode, już nie niesie jajek, więc trudno. Ale cóż, a tu jest ta ciemna, to jest jeszcze jej córka, oryginalna, też lotowa samica. Nie wiem, ile tam w tym roku miała, trzeba by sprawdzić, ale chyba około 10, może 11 konkursów. Jeszcze ostatnia lotowana, jej córa, także zobaczymy. Chciałoby się ją do rozpłodu też dać, no ale mówię, no nie chcę robić tak, że będę sprzedawał lotniki i wybiorę wszystko najlepsze dla siebie, a resztę sprzedam, chociaż no mówię, no tutaj też, co tu dużo mówić, tu są... W tej chwili jest 46 lotników, bo 4 samice poszły do rozpłodu. I z tych 46 lotników, tam jest chyba 17 najlepszych lotników oddziału w konficencie. I w rocznych, tam nie wiem, chyba 8 w 10 najlepszych, bo z tego 12 jest rocznych, to 8 chyba jest w 10 najlepszych roczniach oddziału, więc... No, powiedzmy sobie sami, że o tym wspominałem, że naprawdę są gołębie po selekcji kapitalne. Tutaj ta samica nakrapiana, co stoi, to jest też z 19 roku. W wyczynie za ostatnie tam 4 czy 5 lat nie było lepszego konkursu kilometraża niż ma ona, więc myślę też samica fantastyczna, no pewnie pójdzie w wyczynie na wystawę. W sumie za karierę ma 54 albo 56 konkursów, z czego chyba 32 albo 34 w setce oddziału. Też zrobiła m.in. Brukselę, Emden, wszystkie te maratońskie loty odrocznej, cały czas córka Lagrange'a i Skyter, czyli matki m.in. Bugatti, która w tym roku ma wynik do B, D, H kategorii mocny. Zobaczymy, w czym ją tam będziemy wystawiać. Jeszcze jest na to czas. Także tyle. Myślałem, że jak nagram film, to już będzie jakaś tam informacja z okręgu odnośnie wyników. Natomiast wiadomo, gdzieś tam jakieś przecieki są, że weryfikacja poszła ok. Natomiast jeszcze oficjalnych wyników na ten moment, jak nagrywam ten film, nie mam. No, w związku z czym nie ma się jeszcze czym pochwalić, no ale te wyniki na gołębie dorosłe są złożone. Myślę dość fajnie. To powinno być ok. Jeśli chodzi o oddział, to wygraliśmy wszystkie kategorie w lotach gołębi dorosłych. Już po weryfikacji jesteśmy oficjalnie, jesteśmy mistrzem A, B, C, M, GMP, Inter, Supermaraton. Supermaraton. Roczne. Później tam wiadomo, wszystkie te z całości, z 50 i tak dalej. Tu późne młode na sprzedaż. Jeszcze był dzisiaj Arek Maziarz i zabrał ostatnie na wspólne gołębniki. Tu nasze samice rozpłodowe, już rozsadzone. Tak samo siedzą, już odpoczywają, poszczepione już. Widzicie, siedzą, to jest jedna część samic rozpłodowych. Tu są starsze młode, już trochę przepierzone też. Na sprzedaż, na cały świat będą szły. Tu są młode, poza tymi czoko, bo te czoko to są dla córek naszych i gołąbki, ale poza tym to wszystkie te
Młode tutaj to są bezpośrednio z tych naszych asów rozpłodowych i lotowych, czyli tam z Kamikadze, Mystic, Tora, Panamery i tak dalej, z wszystkich tych bazowych asów naszych. No i tutaj druga część samic rozpłodowych. Także wszystko już rozdzielone, już się pierze. No, fatalna dzisiaj pogoda, więc siedzą takie trochę przymulone, no ale nie ma się co dziwić. Samczyki są jeszcze na gołębnikach rozpłodowych. Pojedyncze jeszcze coś tam dokarmiają, a cała reszta no po prostu siedzi, czeka, aż się trochę rozluźni na wolierach i będzie też przerzucona na woliery. Także widzicie, no pogoda jest stolikowa, barowa, czy jak to tam nazywać. No i tyle, no. Jeśli chodzi o jeszcze wyniki, to nie wspominałem o tym wcześniej, ale nie mieliśmy rejonu ten rok. Za to mamy taki luk jeszcze na biuro, bo zawsze nagrywamy tutaj zza tego syfu na biurku. Ja tu zawsze mam bardzo dużo rzeczy. Natomiast tu się chyba nic za bardzo w biurze nie zmieniło. Jak było, tak jest. Także jak widzicie, jak ktoś przyjedzie, to można sobie posiedzieć, pogadać. Każdego chętnego zapraszamy. Teraz już będzie dużo czasu. Mówię, sezon kończymy. Najprawdopodobniej o 99%, że kończymy. Więc będzie okazja tego czasu mieć więcej. Posiedzieć, pogadać o gołębiach. Widok, jak widzicie, z biura, kto jeszcze nie był, to bardzo fajny. Można tutaj posiedzieć, porozmawiać i rozwijać swoją hodowlę, a może i naszą. Jeśli jeszcze idzie o te wyniki, to jeszcze o tym nie wspominaliśmy, ale też w okręgu no super maraton, to wiadomo, drugie miejsce, roczne trzecie miejsce i open z całości i typowane, wygrane też wspólne starty. Mieliśmy w okręgu mistrzostwa wspólnych startów 500, 700, 900 i 1000 km, te wszystkie loty razem całym okręgiem. No chociaż tam były perypetie w tym roku, no bo niektóre oddziały chciały lecieć, niektóre nie chciały po tej bombie i tak dalej. Więc no to takie umowne wspólne starty, bo niektórzy nie brali udziału w tych lotach, w tamtych lotach. Później jeszcze była 500 ostatnia taka, która wyleciała przez tą bombę. Miało i nie być, w końcu była. Tam po prostu jeden oddział koszował i chętni hodowcy. No ja prowadziłem w tych mistrzostwach, więc zresztą ja zawsze jestem chętny na loty głębi dorosłych, to ja lubię jak najwięcej tych lotów lecieć, więc zakoszowaliśmy, obroniliśmy to mistrzostwo wspólnych startów okręgu z całości i z 50. No nie było w tym roku rejonu, więc poprzednie 2 lata byliśmy mistrzami tego rejonu, 7 oddziałów. Teraz nie było niestety rejonu, więc nie było tej zabawy, to odpadło. No szkoda, ale no naprawdę na stare gołębie, dorosłe gołębie wygraliśmy, co było do wygrania. Na młode, tam chyba w jednej klasyfikacji prowadzimy, w drugiej jesteśmy, nie wiem, w trójce, ale nie pamiętam, czy drugi, czy trzeci. No natomiast mówię, no ja... Nadspodziewanie, fajnie te młode leciały, nie wymagam od nich tego, żeby jakoś tam super leciały. Dzięki kuzynowi udało się zrobić kilka treningów, naprawdę super, takich długich z namysłowa, tam chyba z 5 razy byliśmy między lotami, więc naprawdę jestem mega zadowolony, te gołębie trochę doświadczenia złapały, bo my tam nie patrzyliśmy w podmocny wiatr, w upałach, z bocznym wiatrem, więc myślę, że powinno im to zaprocentować fajnie. Do tego 4 razy były w kabinie, bo na podlocie plus 3 loty konkursowe. Myślę, że im wystarczy. Pozostałe gołębie naprawdę super łączeń z tych naszych bazowych linii. Tak jak mówiłem, że ten rozpód będziemy przebudowywać. Wielu ludzi tego filmu z zeszłego roku nie zrozumiało, że tam powiedziałem, że po prostu odpuszczam sobie nagrywanie i długo nie nagrywałem, ale nigdy nie powiedziałem, że odpuszczam sobie lotowanie i że nie będę lotował czy coś. Wręcz mówiłem, że będę przebudowywał gołębnik rozpłodowy. Dużo tych starych gołębi z rozpłodu, chyba około 40-50, wyjechało do Chin. Jeszcze w tym roku myślę, że 10-20 wyjedzie, więc praktycznie 90% rozpłodu wymieniamy na gołębie młode, typowo z linii Panamery, Kamikaze, Yakuzy, tych naszych lotników Tora, Mystic. Dziećmi tych naszych lotników zapychamy ten gołębnik rozpłodowy, bo naprawdę widzę, że to no idzie 1000 razy lepiej niż to, co żeśmy mieli do tej pory, że te gołębie jeszcze lepsze są, jeszcze fajniejsze z tych lotników, z takich przeselekcjonowanych przez kabinę typowo. Dzieci, wnuki naprawdę lepszą witalność te gołębie mają, lepszą zdrowotność, dużo więcej ich zostaje na takim wysokim poziomie, bo ja nie mówię o tym, żeby tam, wiecie, przeprowadzić, jak tam po poprzednim filmem ktoś mi tam komentował, że o Morel, ja mam 50 gołębi, po lotach mi zostaje 40. Jak kiedyś będziemy mieć mistrzostwo na holowanie gołębi przez sezon lotowy, to Morel też będzie hodował, też wypuści se 300 i będzie miał 290 po lotach młodych.
Natomiast to nie o to w tym chodzi, to chodzi o to, żeby wykrzesać z tego całego mięcha, które się wyhoduje, te wybitne gołębie. I ja wolę wychować 100 i mieć tych 5-6 wybitnych, tylko wybitnych, bo my tu mówimy o gołębiach, których większość hodowców za całe życie, stety albo niestety, nie będzie miało. Więc rozummy się, o czym my mówimy. I to nie jest tak, że ja komuś tam zarzucam czy coś, ale po prostu trzeba mieć świadomość, że te gołębie, które są czołowymi lotnikami na Polskę, a mamy je dość regularnie w naszej hodowli, to takich gołębi się nie ma na co dzień i niewiele jest hodowli w Polsce, czy w ogóle na świecie, które mogą się takimi gołębiami poszczycić. I to jest ta różnica, bo hodować grupkę przeciętnych gołębi, mocno o nie dbać, chodzić, smarować pazurka każdego i przeholować go przez salon lotowy, to jest jedno, a wyrzeźbić z tych gołębi asy to jest drugie. I ja już też to raz mówiłem przy okazji jakichś tam rozmów o różnych mistrzach i hodowcach, że ja nie siedzę tyle u gołębi z gołębiami lotowymi, co niektórzy. Nie bawię się z nimi, nie oliwię im tyłków za przeproszeniem i nie modlę się nad nimi, żeby leciały, tylko u mnie naprawdę ciężko mają się jakieś nowe gołębie zaaklimatyzować i sprawdzić z tego względu, że ja po prostu podchodzę do nich bardzo mocno, selekcyjnie, bardzo jestem strasznym katem do tych gołębi i dla mnie gołębie muszą się bronić same z siebie, a nie przez to, że ja im tam jakieś kropelki zapodam albo że ja będę je trenował 30 razy w tygodniu. I bynajmniej nie mam nic do nikogo, kto sobie tam trenuje czy coś. Natomiast no, ja mam taką filozofię, taką drogę obrałem. Ja się tego trzymam, w związku z czego szanuję każdego, kto tam swoją jakąś drogę ma i robi i zupełnie inaczej. Natomiast no, wiedzmy, o czym rozmawiamy. Jeśli powie to osoba, która robi totalnie inaczej, ale która jest na tym samym poziomie lotowym, to ok. Natomiast no, jeśli ktoś mi zarzuca, że on wychował sobie 50 gołąbków i ma 45 po lotach, nie wygrywając przy tym totalnie nic, to wiecie, to jest zupełnie inne lotowanie, inne podejście, inne wymaganie od tych gołębi i w takich hodowlach nie ma kontuzji za bardzo, w takich hodowlach te gołębie po prostu nie są ciśnięte do granic swoich możliwości fizycznych i psychicznych i to nie ma porównania po prostu, bo to tak jak ja bym się porównywał, że nie wiem, biegam 10 razy do roku i nie łapę kontuzji z piłkarzem, który gra zawodowo czy sprinterem i on te kontuzje łapie i kurczę, on jest w gipsie 4-5 razy do roku, a ja mam 35 lat i jeszcze może 2 razy byłem w gipsie. No to jest zupełnie co innego, bo wiadomo, że on dużo więcej traci zdrowia, energii, siły i naraża się na urazy. I tak samo to moje stado, przez to jak ja je cisnę, jest narażone na więcej utraty zdrowia, siły i kontuzji i po prostu strat, nie? Także no niestety, no nie porównujmy podejścia hobbystycznego, amatorskiego do zawodowego, profesjonalnego latania, bo tu się od tych gołębi wymaga zupełnie czego innego i dużo więcej. A do tego moim flexem jest to, że moje gołębie się sprawdzają w innych hodowlach i naprawdę ludzie są zadowoleni. W większości, ja nie mówię, że wszyscy, ale w większości i naprawdę pójdą w dobre ręce, dosiadają, wybijają się, pokazują się na tle innych hodowli i później ci ludzie dzwonią, dobierają, coś zamawiają, są zadowoleni, chwalą się, że z jakiegoś tam jednego gołębia, którego nabyli, porobili całe drużyny, które zrobiły dla nich życiowe wyniki. To jest dla mnie flex i tym się zawsze najbardziej jaram, bo ja w tej chwili już się bardziej jaram tym, że u kogoś te gołębie lecą i że ktoś na moich gołębiach, metodach jest w stanie mocno lecieć niż ja sam swoimi wynikami, bo wiadomo, moje wyniki są dla mnie fanem, ale dla mnie największą zabawą to jest zawsze to, jak te gołębie przylatują z lotu i to jest dla mnie największa nagroda, a same wyniki w sobie to już tak, aż człowiek ich nie przeżywa. Natomiast to jak, no mówię, dostanę wiadomość od jednego, drugiego czy trzeciego hodowcy, że ma lot życia, że jest zadowolony, że super wyszło, że po moim gołębiu jakaś tam drużyna została zbudowana do B kategorii, A kategorii, C kategorii czy jakiejkolwiek innej, czy że na moich gołębiach udało się oprzeć hodowlę i wygrać po kilku latach w oddziale wszystko, jak też tam ostatnio dzwonili hodowcy z... No właśnie, nie wiem, czy mogę mówić, czy nie, więc dobra, ugryzę się w język, nieważne. Będą chcieli to sami kiedyś się przyznają. Ale no po prostu są to wiadomości, informacje, które
bardzo mnie cieszą i jakby ja do tego dążę, żeby moje gołębie nie były po prostu niczym faszerowane, żeby nie były nadmiernie dbane po to, żeby ktoś, jak je weźmie, kto ma mniej czasu, mógł tymi gołębiami osiągać też super wyniki. Także tyle z mojej strony. Jeszcze się pochwalimy, że na WG Turek, bo dawno, że nie miałem wspólnych gołębnikach, nie mówili, nasz gołąb został z naszej hodowli pierwszym asem tego WG. Zaś Morel ziewa. Chyba pierwszym asem krótkiego dystansu, pierwszym asem ogólnie w generalce. Ósmy był z finału i tam też dość dobrze z półfinału. Już nie pamiętam teraz, który dokładnie. Na Giewoncie był półfinał. Mieliśmy 37 gołębia na razie. Natomiast no wiadomo, że najbardziej czekamy na finał. To nas najbardziej interesuje. Poza tym mamy jeszcze gołębie na Pattaya i na Costa del Sol zimowym. Na Costa del Sol zimowe pewnie będziemy chcieli lecieć na jakiś urlop. Przy okazji zahaczyć o półfinał, finał, popatrzeć. No wysłaliśmy tam w tym roku armię przepotężną. Jeszcze nigdy w życiu na żadne WG nawet zbliżonej ilości nie wysłaliśmy, więc jestem bardzo ciekaw, jak nam to wyjdzie. Także tyle z naszej strony. Tak jak mówię, wysyłki wracają, więc wszyscy zainteresowani też gołąbkami, którzy gdzieś tam się dopytywali, jak będzie z wysyłką. Chociaż my organizowaliśmy te wysyłki przez Tomka Zawackiego, przez gdzieś tam, kto to, Arka Maziarza, przez kurczę naszego tutaj kierowcę, więc to nie był jakiś tam bardzo wielki problem, wiadomo, że jakiś był, ale nie jakiś bardzo wielki. Także jeśli ktoś chce, interesuje go coś, to już w poniedziałek wracają wysyłki pocztą i będzie to dalej tak proste, jak było kiedyś, także zapraszamy, jak ktoś ma ochotę gdzieś tam przyjechać, pogadać, popatrzeć, obejrzeć hodowlę, to też teraz mówię, mamy trochę więcej czasu, zapraszamy, jesteśmy do waszej dyspozycji, także trzymajcie się, kto tam jeszcze walczy na lotach, to dobry lot, a kto już nie walczy, to spokojnego okresu pierzenia, odpoczynku, nowych refleksji na temat hodowli i wracajcie w kwietniu silni i zmotywowani jak Wegeta. Do usłyszenia.